Dzień dobry Państwu, witam serdecznie w kolejnym odcinku programu Biztok, w którym rozmawiamy o możliwościach wyjścia z kryzysu, o pomysłach, o planach. Dzisiaj Państwa i moimi gośćmi są Józef Haller, wiceprezes zarządu Serwis Haller. Dzień dobry. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Aleksander Rusiecki, dyrektor do spraw marketingu Masterlease Polska. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. Oraz Paweł Stefaniak, dyrektor handlowy Mercedes-Benz Wittmann. Dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich. Panowie, zanim uruchomiliśmy kamery, to już taka dosyć gorąca dyskusja była i dwa razy przynajmniej padło takie zdanie, że chyba zaczynamy startować, zaczynamy ruszać. Pierwsze pytanie, jak wygląda na dzień dzisiejszy sytuacja w branży motoryzacyjnej, w panu w branży, bo o tym w tym odcinku będziemy rozmawiać. Dzisiaj wydaje się, że ta pandemia, która dopadła cały globalny rynek, wiele różnych branż i wydaje mi się, że jeszcze więcej branż może być dotkniętych na przestrzeni czasu tym, co się wydarzyło, no to nie mieliśmy możliwości do tego, żeby przygotować się na nadejście tego kryzysu. Rzeczywiście spadek przychodów rzędu 70-80% nastąpił praktycznie z dnia na dzień, co uniemożliwiło tak naprawdę, tak jak wspomniałem, przygotowanie się do tego. Ja bym na ten kryzys i na to, co się dzisiaj dzieje, spojrzał przede wszystkim z dwóch perspektyw. Perspektywy makroekonomicznej, czyli globalnego rynku, europejskiego rynku, naszego polskiego rynku i mikroekonomicznej, czyli naszego przedsiębiorstwa i w jaki sposób staramy sobie z tym radzić. W przypadku globalnego rynku, jak sobie popatrzymy na prognozowany spadek sprzedaży samochodów z 90 milionów w 2019 roku na 65, 70, może 75 milionów aut, no to to pokazuje spadki rzędu 15-25% w skali globalnej. To jest ogromna ilość i oczywiście to zależy od tego, który instytut podaje te dane, czy IHS Markit, czy Morgan Stanley, czy Scope Ratings, Europejski Instytut Badawczy. I niezależnie, która z tych cyfr okaże się faktycznie finalnie najbardziej zbliżona do tych prognoz, to tak czy inaczej to są spadki nienotowane od blisko 30 lat. W Polsce mierzymy się ze spadkami rzędu 66% kwiecień do marca, od początku roku rzędu 35%. No to są spadki, które nie pozostają obojętne na nasze mikro działania, mikro naszych przedsiębiorstw w skali mikroekonomicznej, w których no, spadek przychodów rzędu 70% jest dość dotkliwy. My rzeczywiście w skali mikroekonomicznej, jak tylko spotkaliśmy się z tą sytuacją, natychmiast podjęliśmy działania obronne, strategiczne, w którym kluczowym elementem było nie zwalniamy żadnego pracownika, chronimy każde miejsce pracy, każdy etat i patrząc z tej perspektywy przygotowaliśmy tak naprawdę działania w trzech obszarach, z trzech perspektyw. Przede wszystkim zarządzania strategicznego, kryzysowego zarządzania strategicznego, w którym powołany zespół natychmiast rozpoczął działania związane z zapewnieniem płynności działalności firmy, płynności finansowej, dostaw części po to, żeby serwisy mogły normalnie funkcjonować, czy dostosowaniem procedur do pracy zdalnej i wdrożenia reżimów sanitarnych, które są wymagane przez Ministerstwo Zdrowia i Główny Inspektorat Sanitarny. Drugi obszar to był taki obszar zarządzania operacyjnego, w którym powołane zespoły przygotowały procedury i systemy pracy, zmianowe systemy pracy, ale także pakiet pomocowy dla naszych pracowników, który jako przedsiębiorcy staraliśmy się dostosować w najszybszym możliwym terminie. No i takiej zwiększonej społecznej odpowiedzialności biznesu, no bo to, że my się znaleźliśmy w tak trudnej sytuacji, no to nie jesteśmy tylko my, to są dziesiątki, setki, tysiące innych przedsiębiorstw, ludzi, którzy znaleźli się w takiej samej albo jeszcze gorszej sytuacji. W związku z tym przygotowaliśmy również szereg pomocy tam, gdzie mogliśmy różnym instytucjom i osobom, wykorzystując nasze samochody do dowożenia, robienia zakupów i dowożenia tych zakupów osobom starszym, potrzebującym, czy dostarczyliśmy samochody do szpitali pomorskich, żeby rozwozić zaopatrzenie w ich placówkach. No i to jest to, z czym wydaje się dzisiaj się mierzymy. W skali mikro jeszcze bardzo istotny element, którego nie można, o którym nie można zapominać, to jest to, co zdarzyło się globalnie, czyli zerwanie łańcuchów dostaw. To bezpośrednio wpływa w dłuższej perspektywie na dostępność samochodów, dostawy samochodów.
Dlatego, że to zerwanie łańcucha dostaw powoduje potworne komplikacje u wszelkiego rodzaju dziesiątek, setek tysięcy poddostawców rynku motoryzacyjnego, dostawców części, dostawców elementów metalowych do samochodów. Dodatkowo niedziałające fabryki powodują brak możliwości produkcji samochodów. Brak możliwości produkcji samochodów to jest brak dostępności samochodów w dłuższej perspektywie dla klientów. Co prawda dzisiaj nie mierzymy się z problemem braku dostępności samochodów, bo mamy te samochody na stokach, natomiast w dłuższej perspektywie może się to okazać dosyć... Tutaj przerwę, bo za chwileczkę będziemy rozmawiali o tym, co dalej, o prognozach. Natomiast chciałbym teraz dopytać, jak wygląda sytuacja w Mercedes-Benz Wittmann na dzień dzisiejszy. No, to zupełnie zmiana tematu, bo jesteśmy w tej chwili w skali mikro-mikro. Bo faktycznie wolałbym tutaj opowiedzieć, bo dokładnie wiem, co się dzieje u mnie w firmie, u nas w firmie. Oprócz tego, że faktycznie no, podjęliśmy tak samo, jak tutaj kolega powiedział, te wszystkie działania strategiczne, zaradcze, kryzysowe, pomocowe. To był na pewno dla nas czas, kiedy mogliśmy przejrzeć nasze wszystkie, że tak powiem, procedury, znaleźć się w zupełnie innej rzeczywistości i odkryć tak naprawdę nowe rzeczy, dzięki którym możemy się utrzymać na rynku. W ogóle w czasie całego kryzysu nasza firma była czynna. Oczywiście było to mniejsza ilość dni, krótsze godziny otwarcia, dyżury i to wszystko dawało nam pewną taką stabilizację, że widzimy, że spokojnie, będzie dobrze. Z tych wszystkich złych rzeczy, taka dosyć istotna rzecz jest chyba ta, że to ten kryzys dotyczy całego świata. Czyli te łańcuchy właśnie dostaw, co kolega tutaj powiedział, okej, tylko że jak to wszystko ruszy, to mam nadzieję, tak jak stanął cały świat, tak cały świat z powrotem ruszy. No u nas też, ze względu na to, że jesteśmy w segmencie premium, no to nie ukrywam, że pewne samochody zawsze się sprzedawały i one też w czasie tego najgorszego okresu, czyli mówimy tutaj o kwietniu, to jednak jakiś tam obrót też robiliśmy, ale te spadki były właśnie rzędu 50%. Co mogę powiedzieć jeszcze, jeżeli chodzi o przyszłość? No to dużo się zmieniło w maju, tak? Tutaj dzisiaj mamy 11 maja i można powiedzieć, że ostatni tydzień był dla nas takim symptomem, że zaczyna się ten ruch pojawiać ponownie. No ale tak jak mówię, nie jesteśmy jeszcze aż takimi optymistami, żeby powiedzieć, że za chwilę to się wszystko skończy i wrócimy do... Okej. O przyszłości za moment porozmawiamy. Z pana perspektywy dzień dzisiejszy. Czyli w zasadzie chyba początek końca tego najgorszego momentu kryzysu? Tak jak mój przedmówca powiedział, maj ewidentnie pokazuje światło w tunelu i z naszych analiz jestem świeżo po poniedziałkowej wideokonferencji sztabu. Ewidentnie widać, że to światełko w tunelu to nie jest światełko pędzącej lokomotywy, tylko gdzieś tam ten promyk nadziei, w kierunku którego podążamy. Czy to właśnie centrum techniczne, które pracuje na mniej więcej 70% mocy przed rozpoczęcia pandemii, czy to nasza spółka Rent24, specjalizująca się w wynajmie samochodów dla serwisów jako aut zastępczych, gdzie również z takiej totalnej posuchy w ostatnich tygodniach, ten majowy pierwszy po długim weekendzie tydzień pokazuje ewidentne ożywienie. Ewidentnie czego brakuje? No to tak jak i w panów biznesie kontraktów na nowe samochody. Natomiast tutaj jako członek grupy kapitałowej, tak, PKO Banku Polskiego, jesteśmy spokojni, bo strategia na ten okres pandemii i wychodzenia z tego niewątpliwie trudnego momentu jest jednoznaczna. Skupiamy się na klientach i na tym, aby utrzymać biznes, a rozwijać go będziemy po. Okej. A jak pan prognozuje? Co będzie dalej? Co pan? Bo zakładam, że też podejmujecie jakieś decyzje co do przyszłości i tej najbliższej, i tej dalszej. Więc jakie są pańskie prognozy w tym temacie? Prognozy przede wszystkim dotyczą czasu, jak długo będzie jeszcze trwała ta niewątpliwie w tej chwili trudna sytuacja. Symptomy, te pierwsze informacje majowe pokazują, że może być krótsza niż pierwotnie się obawialiśmy. 3200 aneksów do kontraktów podpisaliśmy z klientami, rozterminowania ich płatności. To są albo na 3, albo na 6 miesięcy, co daje taką spokojną sytuację tymże klientom, ale też i my wiemy, co się dzieje z naszym portfelem.
nie zaobserwowaliśmy zupełnie wzrostu akcji windykacyjnej, tak? Czyli ci wszyscy klienci, którzy obawiali się, że sytuacja może być dla nich bardzo trudna, nie tylko trudna tak jak dla wszystkich, tylko wybitnie trudna i mogą utracić płynność, zwrócili się do nas z takimi prośbami i one zostały zaakceptowane. Stąd ten etap wychodzenia, po pierwsze chcemy go realizować jako jeszcze bardziej efektywne wyjście na rynek z samochodami pokontraktowymi. I to też już się dzieje. Na naszych 9 placach Master 1 sprzedajemy samochody pokontraktowe i ostatni tydzień pokazał, że zainteresowanie wzrosło skokowo, bym powiedział. Tak? Chcemy te kończące się kontrakty finalizować nie tak jak dotychczas, przedłużeniami i ewentualnym w niewielkim stopniu powrotem samochodów na place. Chcemy po prostu w następnym kroku wyjść naprzeciw i proponować klientom nowe samochody. I tutaj niewątpliwie dobra informacja dla panów. Wiadomo, że nasza branża jest tym głównym odbiorcą produkowanych przez was modeli. Z drugiej strony, jeśli mamy świadomość tego, że rynek wtórny samochodów w Polsce praktycznie się zahibernował, to ta nasza oferta, tak, sprawdzonych samochodów z serwisem w ASO, z bardzo dokładną wiedzą, co się działo na przestrzeni lat w tych samochodach. W historii tych samochodów dokładnie, jest ogromnym, ogromnym pozytywnym kapitałem w relacjach z klientami. To będzie ten właśnie następny krok. Panowie, jeżeli zostaliście już wywołani, prognozy z waszej perspektywy. Znaczy tak, ja przede wszystkim chciałem się też odnieść do tego, co panowie powiedzieliście, bo rzeczywiście niewątpliwie to światełko w tunelu jest zauważalne w maju. To choćby nawet widać po rejestracjach, które i urzędów rejestracyjnych, które rejestrują w tej chwili samochody. Rzeczywiście mieliśmy sytuację pomiędzy marcem a kwietniem, w którym średnia rejestracja samochodów dzienna w marcu, w ostatnich dniach marca wynosiła około 1076 samochodów dziennie. Załamała się w kwietniu poniżej 1000 do 750 bodajże samochodów. To jest spadkiem ponad 30%. W przypadku samochodów dostawczych ten spadek był jeszcze mocniejszy, bo wynosił 34%. I to, że nawet mamy zainteresowanie samochodami rosnące, zauważalne, to jesteśmy dosyć mocno uzależnieni od tego, w jaki sposób te samochody i czy będą rejestrowane. Dzisiaj po pierwszej dekadzie maja widać, że rzeczywiście urzędy rejestracyjne zaczęły funkcjonować sprawnie, prawie że na 99% rejestrowania samochodów. Były, tak, oczywiście, w związku z tym te spadki były zauważone. A wiemy, jak to wygląda w liczbach te pierwsze 10 dni maja? Myślę, że to jest za szybko w ogóle, żeby... Wzrost wyniósł 17,7%. Tak, tylko urzędy komunikacji nie były czynne w kwietniu, w związku z tym te zaległe rejestracje dopiero tak naprawdę ruszyły, tak? U nas dużo klientów miało też problem z tym, że finalnie nie mieli ochoty jeździć na innych numerach rejestracyjnych niż tych naszych trójmiejskich i tą rejestrację wstrzymywali, tak? I czekali tylko na... kiedy otworzą się urzędy komunikacji, dlatego ja myślę, że jeszcze jeżeli chodzi o same rejestracje, to jest za szybko do oceny, czy ten maj... Rozmowy trwają, są pierwsze faktycznie jakieś tam kontrakty, ale tak jak kolega powiedział, sytuacja jest na tyle dynamiczna, że może to się tak naprawdę w każdej chwili odwrócić. Tutaj bym też był spokojny co do jeszcze przyszłości. Widać, że w maju to odbicie w rejestracjach już jest zauważalne. To cieszy rzeczywiście, że te dzienne rejestracje rosną w tempie 17%. To jest przyzwoity przyrost. Natomiast jeszcze odnosząc się do kwestii kontraktów, rzeczywiście my z optymizmem patrzymy na zainteresowanie zakupu samochodów, natomiast jesteśmy wprost uzależnieni od produkcji samochodów, dlatego że te kontrakty flotowe z reguły charakteryzują się zamówieniami samochodów do produkcji. My dzisiaj mierzymy się z sytuacją, i to chyba dotyczy większości producentów samochodów na świecie, w Europie, w których fabryki są nieczynne albo działają na kilkanaście, może 20-25% swoich możliwości. Czy to pozwoli na dostarczenie samochodów w oczekiwanym terminie ich rejestracji przez klientów, odbiorców czy przez instytucje finansujące te samochody? No, byłbym ostrożny jeszcze i czekał rzeczywiście, dlatego że z punktu widzenia tego zerwanego łańcucha dostaw, o którym wspomniałem, uruchomienie fabryk na pełne moce przerobowe, takie jak je znamy sprzed pandemii, no mogą potrwać dość długi czas. Natomiast na pewno też zauważalny jest z naszego punktu widzenia wzrost zainteresowania samochodami używanymi, więc to cieszy. No i nie pozostaje nam nic innego, tylko czekać na rozwój przypadków. Oczywiście zaprognozowanie tego, co się może wydarzyć, no jest trochę wyróżnieniem z fusów tak naprawdę.
Ale coś prognozować trzeba. No tak, znaczy ja się opieram na danych, które staram się dosyć mocno analizować. Jeżeli prognoza europejskiej sprzedaży wskazuje na spadek sprzedaży rzędu 2 do 4 milionów samochodów, no to dla mnie to jest prognostyk i robią to instytucje, które mają doświadczenie w tym zakresie, mają środki do tego, żeby robić tego typu dokładne analizy, no to ja zakładam zawsze najgorszy możliwy scenariusz, że rzeczywiście ten spadek będzie wynosił 4 miliony samochodów. Dla naszego rynku jest to jakiś procent spadku sprzedaży. Na to się trzeba przygotowywać. Jeżeli będzie lepiej, to będziemy wszyscy bardzo zadowoleni. Natomiast musimy planować sobie te działania rzeczywiście, bo ta inercja tego kryzysu, który się dzieje w tej chwili w Europie i globalnie, do nas trafi za jakieś 6-7 miesięcy i to będzie odczuwalne najbardziej. Tak mi się przynajmniej wydaje, ale... Samochód będzie ludziom potrzebny, tym bardziej w czasach epidemii. Może trochę mniej, bo w związku z tym, że tak, ale transport publiczny... Może więcej. Tak jest. No właśnie, dlaczego? Ze względu na transport publiczny, który powinien być ograniczony, jeżeli chodzi o kontakty między ludźmi. Ale z drugiej strony cały biznes przenosi się do świata wirtualnego. Jak najbardziej, ale nie pracuje tam. Przenosi się do świata wirtualnego, między innymi właśnie w kwietniu bardzo mocno odczuliśmy to, czy też współuczestniczymy w tym wirtualnym świecie. No chociażby jeszcze do niedawna przymierzaliśmy się do tego typu procesu ofertowania klientom samochodów, a w tej chwili na każdym placu Master 1 są wysokiej jakości kamery i klient umawia się na wideo prezentację z danym handlowcem i tenże, dokładnie te miejsca, którymi klient jest zainteresowany, oczywiście samochód w koło, ale też i szczegóły, pokazuje w postaci wideo prezentacji. I to staje się standardem, czyli ta sytuacja, można powiedzieć, że wymusza pewne nowe rozwiązania, ale w momencie, kiedy biura zaczną pracować, ja od kilku tygodni pracuję zdalnie, jestem raz w tygodniu de facto w biurze na Polanki, ale już wiem, że od prawdopodobnie przyszłego tygodnia zaczniemy bywać tam częściej, a od czerwca, jeśli nie zwiększy się skala zachorowań, no to część osób będzie wracała. Rekomendacja jest jednoznaczna. My udostępniliśmy wszystkim naszym pracownikom samochody, aby dopasowały się w dwie osoby i przyjeżdżały do biura, jeśli muszą przyjeżdżać, udostępnionymi samochodami służbowymi. No, czy wy sugerujecie, że cały trend, który był lata prowadzony, aby społeczeństwo przesadzić do komunikacji zbiorczej, zostanie przez to... Zachwiany? Zachwiany, tak. Załamany tak, może... Nie chciałem powiedzieć załamany, dlatego tak, słowa tak, szukałem. Tak, nie. Zachwiany według mnie tak. Mhm. Według mnie tak. Proszę sobie wyobrazić sytuację, w której co się dzieje obecnie z komunikacją miejską. Ludzie boją się korzystać z komunikacji miejskiej. Automatycznie to spowoduje to, co przedmówcy powiedzieli, chęć skorzystania z innego rodzaju transportu, albo ze własnego samochodu, albo być może ze współdzielonego samochodu, który wydaje się na dzisiaj być bezpieczniejszym środkiem transportu niż sam transport publiczny. I to jest jedna rzecz. Rzeczywiście to, co pan wspomniał na temat tego przechodzenia do wirtualnego świata, to jest bardzo ciekawy trend, którym i producenci, i duże firmy zajmujące się sprzedażą czy remarketingiem samochodów opracowywały te trendy z perspektywą 5, może 6 lat, że wtedy rzeczywiście klienci zaczną chętniej sięgać do internetu i kupować samochody w internecie. Dzisiaj wydaje się, że ten trend przyspieszył i może się to okazać nie perspektywa 5 lat, ale najbliższych 12 miesięcy. Rzeczywiście przejście na chęć zakupu. To takie wideokonferencje dla klienta, bo wydaje mi się, że w naszej branży automotive nie do końca to się sprawdzi. To na pewno uważam, że duży sukces może mieć tutaj deweloper, który sprzedaje projekt domu, który, albo mieszkania, który będzie za 2-3 lata i nie może go mu fizycznie pokazać. To i tak było wirtualne. Z kolei tak, dokładnie. Z kolei jeżeli chodzi o sam pojazd, ja myślę, że będziemy dalej potrzebni jako salony. Nasi handlowcy też będą potrzebni, tak uważam. Mhm. Jasne, te wszystkie narzędzia nas wspomogą, tak, bo one przyspieszą, że tak powiem, decyzję klienta, dadzą mu dużo więcej informacji, ale nie liczyłbym na to, że po prostu jesteśmy w stanie siedzieć w domu i sprzedawać samochody wirtualnie. Tutaj myślę, że jeszcze do tego, żeśmy nie... Nawet jeżeli chodzi o samochód mój wymarzony w produkcji i tak dalej, ten kontakt międzyludzki będzie jednak miał znaczenie. Na pewno nasze salony się też mocno zmienią od strony wewnętrznej. Pojawi się mnóstwo multimediów, ponieważ klient, który w domu coś tam widział, będzie chciał to samo zobaczyć u nas w salonie i będziemy musieli szybko mu to wejść z nim w jakąś interakcję, żeby mu to zaprezentować, wyjaśnić i tak dalej. No, jeżeli chodzi o naszą branżę, to jest wiele, że tak powiem, jeszcze znaków zapytania, ale myślę, że jesteśmy w stanie
podołać temu, tak? Oczywiście wszystko w tej chwili, myślę, że każdy dealer już nie patrzy na wyniki, patrzy tutaj na płynność, ponieważ my handlujemy dosyć drogimi rzeczami i to nie są, że tak powiem, tanie rzeczy. Jeśli mogę tylko tak, oczywiście odnieść, bo my dokładnie zbadaliśmy, jaka jest opinia Polaków w kwestii właśnie tego kupowania w internecie, wideokonferencji. Jako że to też nie jest tajemnica, strategia była ogłoszona, grupa PKO Banku Polskiego przygotowuje platformę sprzedażową zarówno samochodów pokontraktowych, jak i samochodów nowych. I zainteresowanie deklaratywne w momencie, kiedy badaliśmy opinię, jak i teraz poparte już pierwszymi działaniami, jest naprawdę duże. Ale uspokoję Pana. Tak. Jestem przekonany, że ta grupa osób, które chcą pójść, dotknąć, usiąść, spotkać się z doradcą, ona dalej będzie grupą na tyle dużą, że salony będą świetnie prosperowały. Podam dwa przykłady, bo najlepiej podawać konkretne przykłady. Mhm. Moja małżonka, prywatnie właśnie klient Opla i jeździ Oplem, kupiony notabene u Pana. I bardzo sobie chwali, jak dowiedziała się dzisiaj, że właśnie będę miał okazję się spotkać z Panem. Auto. Tak, to od razu powiedziała i bardzo fajnie. Notabene serwis, wymienialiśmy opony, przybiegło to perfekcyjne. Naprawdę to kiedy mówił Pan o właśnie tym sztabie, o strategii, o dezynfekcji, ja tylko sobie przypominałem, dokładnie tak to wyglądało w praktyce. Bo to teraz robiliście w trakcie. Tak, dokładnie, to dwa tygodnie temu. I auto nabyte na podstawie właśnie telekonferencji? Nie, auto nabyte, właśnie o tym mówię. Małżonka moja, jako behawioralnie, jako osoba, ona, Anna Rusiecka, ona już nie kupi. Robi mnóstwo zakupów w internecie. Praktycznie śmiejemy się, że kurierzy to chyba powinni u nas mieć tymczasowe zameldowanie. Ale samochód to jest to, co ona kupi, bo musi obejrzeć, dotknąć, etc. Ale jest grupa, jest, i to już jest potwierdzone, która nie ma z tym problemu. Dlaczego? Na przykład nasz produkt. Tylko czy sprzedawca nie ma? To jest inna też strona, nie? Bo ja tutaj jeżeli abonamenty. Jest bardzo dużo po prostu aspektów, gdzie można tą umowę później niejako podważać. Tylko ja patrzę na to ze strony efektywności tego procesu. Mhm. Jeżeli na dzisiaj liczba abonamentów elastycznych sprzedanych w tak zwanym procesie stricte zdalnym, tak? Mhm. To jest od początku do końca, od kliknięcia na stronie Master 1 do momentu podjechania samochodu. Klient go ogląda samochód w momencie, kiedy door to door podjeżdża z nim handlowiec i podpisują dokumenty. Klient dopiero wtedy go ogląda. W tej chwili jest na poziomie dokładnie takim jak sprzed pandemii. Czyli zawirowania, w tej chwili już wróciliśmy do tych poziomów. Między innymi dlatego, że szukając tego uelastycznienia, o którym wspominałem, zaproponowaliśmy klientom, i tutaj według mnie jest ścieżka, którą będziemy musieli iść, pełnego uelastycznienia. Szanowny kliencie, jeżeli okaże się, że z powodów czy to epidemii, czy jakichkolwiek innych, czy właśnie tegoż kryzysu już post epidemii, nie będziesz w stanie obsługiwać swoich zobowiązań, oddajesz nam ten samochód w miesiącu marcu, od kwietnia już nie płacisz, tak? Czy oddajesz nam w sierpniu, od września już nie. My go przejmujemy na siebie, to już jest nasz problem, aby go w ramach remarketingu puścić w rynek. Bardzo uelastyczniliśmy naszą ofertę. To samo dotyczy kontraktów terminowych, tak? Wydłużenie z jednoczesną opcją. Jeżeli chcesz wydłużyć swój kontrakt, my ryzyko wartości rezydualnej bierzemy na siebie. Albo wersja druga, czas kontraktu, czyli jeśli był to kontrakt trzyletni, zostaje trzyletni, a bierzesz na siebie ryzyko tego, że w pewnym momencie będziesz płacił jakby podwójne raty. Ale jeśli wolisz wariant drugi, ok. Czyli frontem do klienta. Frontem do klienta. W dużo większym stopniu poczuliśmy też to, o czym Panowie mówili, tak? Czyli, że jeśli temu klientowi w tej chwili pomożemy, chociażby wchodząc z tymi innowacjami, które, tak jak Pan powiedział, planowaliśmy dokładnie, wideokonferencje miały być na przełomie tego roku i następnego, tak? Weszły już. Są już dzisiaj. Są już dzisiaj, po prostu potrzeba matką wynalazków, tak? To na pewno ten trend cyfrowej obsługi klientów przyspiesza, niewątpliwie. I myślę, że przyspieszy jeszcze bardziej. Rzeczywiście salony samochodowe też mam nadzieję, że będą cały czas potrzebne. Przede wszystkim serwisy. Mam nadzieję, że serwisy z dobrą jakością obsługi. Tutaj bardzo dziękuję za miłe słowa i ukłon też do moich współpracowników, którzy przygotowali ten pakiet tego typu obsługi.
myślę, że rzeczywiście tak jak salony i serwisy będą potrzebne, tak ten trend wirtualnej obsługi klientów będzie rósł. Pozwolę sobie postawić kropkę tej części dyskusji. Zanim przejdziemy do ostatniej, takie moje jedno spostrzeżenie. To jest piąty odcinek rozmów prowadzonych tutaj u Pracodawców Pomorza. Panowie jesteście pierwszymi gośćmi, którzy mam wrażenie bardzo pozytywnie patrzą w przyszłość. No bo jest 11 maja. Może dlatego, że jesteśmy... Może to też po prostu kwestie nasze, charakterologiczne, behawioralne. Może my po prostu jesteśmy optymistami, tak? Być może tak, ale być może to rzeczywiście... Może ta szklanka dla nas trzech zawsze jest przynajmniej do połowy pełna, tak? Ale być może to rzeczywiście idzie do przodu i tak, różnica, tak, powiedzmy, tych 10 dni między nagraniami powoduje zmiany. Ostatnie moje pytanie. Zakładamy, że te audycje może słuchać ktoś, kto decyduje, ktoś, kto podejmuje decyzje. Jakie według panów byłyby propozycje wyjścia z kryzysu? Co się powinno wydarzyć, żeby wam w waszej branży było łatwiej, szybciej, bezpieczniej? Ja jeszcze tylko, jeżeli mogę, to chciałem się odnieść do tego, skąd to nastawienie takie. My nie mamy innego wyjścia chyba. To jest przede wszystkim taka sytuacja. Mamy swoje biznesy, swoje firmy, w których nie mamy innego wyjścia, tylko pedałować i robić wszystko, co możemy, żeby przejść przez ten kryzys, no nie powiem w miarę suchą stopą, bo jesteśmy, odczuwamy bardzo mocno to, co się dzieje. Natomiast utrzymać naszych pracowników, utrzymać nasze firmy, utrzymać naszych klientów i obsługiwać ich w jak najlepszy sposób. Jeżeli podobny przekaz będziemy dawali naszym pracownikom, no to oni jednak czerpią wzorce z góry. I też widzę po naszych współpracownikach, że oni rzeczywiście z pełnym zaangażowaniem, z pełną wiarą w to, że w końcu kryzys minie i będziemy dalej działali, no jest. Także mamy za sobą w 40-letniej historii działalności firmy kilka kryzysów przeszliśmy, bardziej lokalnych, globalnych. Dalej funkcjonujemy i wydaje się, że nawet mimo zmiany tych trendów, o których tak dużo mówimy, tej cyfryzacji sprzedaży, dalej będziemy funkcjonowali. Okej, wróćmy do mojego pytania. Propozycje. Co powinno się wydarzyć, żeby po pierwsze, było powinniśmy się umówić natychmiast, jak otworzą zakłady fryzjerskie, na wizytę 2 razy w tygodniu. Odwiedzić nasze wszystkie ulubione restauracje. Chodzić normalnie do kina. Powinniśmy po prostu namawiać wszystkich, żebyśmy starali się zachować wszelkie, że tak powiem, priorytety ostrożności dotyczące całej samej epidemii, ale korzystać jednak z tego wszystkiego, cośmy korzystali, żeby nam wszystkim było lepiej. Żebyśmy wspólnie to spróbowali jednak odkręcić, nakręcić. I to myślę będzie powodowało to, że być może z tego kryzysu wyjdziemy szybciej niż myślimy. Popyt wewnętrzny kreował naszą gospodarkę przez ostatnią dekadę szczególnie mocno, prawda? Wiemy, że zahibernowanie właśnie tego popytu wewnętrznego, zakupy de facto tylko przez internet, może nie tyle zaburzyły, bo my tak jak panowie mówiliście, ja się absolutnie pod tym podpisuję, my nie do końca jeszcze wiemy, jak dalece, tak, wyhamowały rozwój gospodarczy. Czy według, tak jak to mówią niektórzy prognostycy, to będzie minus 3,7 spadku PKB, tak? Przypomnijmy, znaczy zwróćmy uwagę, to jest pierwszy prognozowany od 90 roku. To były tylko 2 lata, 90 i 91, kiedy mieliśmy ujemną dynamikę PKB w Polsce. I z tym się będziemy musieli zderzyć. Zderzymy się tym bardziej im, tak jak pan zauważył, im rzadziej będziemy u tego fryzjera. W tej grupie chyba ja mogę powiedzieć, że nie będę wspierał. To też ta sama małżonka, która radzi sobie w domu. Jest zakupiona maszynka specjalnie, też w internecie i ona świadczy te działania. Natomiast już zupełnie poważnie, absolutnie podpisuje się pod pana słowami. Popyt i jeszcze raz popyt. Oczywiście bardzo, bardzo rozsądny. Może niekoniecznie tłumem i niekoniecznie otworzyć wszystkie ogródki na promenadach trójmiejskich, bo to będzie znowu groziło powrotem, tak, do drastycznego wzrostu zachorowań. Natomiast jeżeli nie zaczniemy właśnie zwiększać konsumpcji, to wyjście będzie bardzo, bardzo utrudnione. Pamiętajmy, dochód tutaj szczególnie nasz, pomorski, tak, to jest dochód w ogromnej mierze z turystyki. Co prawda nie aż tak jak Chorwaci. Prawie 5% polskiego PKB to jest turystyka i wypoczynek. Chorwacja prawie 26%. Oni tam będą mieli potężny problem. Ale nie bójmy się wydawać pieniędzy, tak bym to powiedział. W Polsce. W Polsce. Czy są jakieś potrzebne zmiany ze strony rządu w panu w branży, aby było łatwiej i szybciej?
To znaczy się, no powiem może ja od swojej strony, my żeśmy wstąpili oczywiście o jakąś tarczę, czekamy oczywiście jeszcze też na, nie jestem optymistą, czekamy na decyzję. To co mogę powiedzieć, ponieważ faktycznie na co dzień rozmawiam z przedsiębiorcami, to jest wiele osób zaskoczonych, gdzie ta tarcza jednak zadziałała i im pomogła. Ale to są, mówię, z małego podwórka, a nie z obszaru całej Polski, tak? To jest tylko tam z jakichś niewielu branż, a branż przecież tak naprawdę mamy mnóstwo. Ktoś potrzebował bardziej tej tarczy, ktoś mniej, to na pewno było ciężko też, aby rząd to mógł przewidzieć, jak to zrobić, dlaczego to zrobić. No dla mnie, mówię, chyba jest ważne to, żeby jednak jak najszybciej, jak najwięcej wpompować z powrotem pieniędzy. No myślę, że Polacy są na tyle przedsiębiorczy, że my te pieniądze oddamy prędzej czy później, tak? Ale nie może być decyzji takiej, że dzisiaj komuś zabraknie w obrocie, w płynności, bo to doprowadzi do katastrofy, tak? Dzisiaj musimy siebie nawzajem wspierać, musimy rozmawiać. I tak jeszcze reasumując, to jest chyba ważna uwaga, że w trakcie tego całego kryzysu bardzo dużo się zmieniło chyba w kontaktach międzyludzkich, w rozmowach między przedsiębiorcami. Jesteśmy jakoś bardziej wyrozumiali, bardziej normalni. Jakoś jest mniej tej buty, jest więcej pokory. Co, tak, ja uważam, że jest też dużo pozytywów, tak? Że wyjdziemy na pewno silniejsi, ale inni, zdecydowanie inni. Tak, z mojego punktu widzenia rzeczywiście spotkaliśmy się w ostatnim czasie z trzema wersjami tarczy antykryzysowej. W tej chwili podobno jest przygotowywana czwarta odsłona tej tarczy. Ja muszę powiedzieć, że każde działanie, które może wspomóc przedsiębiorców, jest dobre. Natomiast z punktu widzenia tego też, co powiedziałem na samym początku, co wydaje mi się, że ten kryzys może potrwać troszeczkę dłużej, bo ta inercja czasowa pomiędzy jego wybuchem a tym, kiedy rzeczywiście zaczniemy odczuwać jego skutki, o ile dojdzie do zwiększonego bezrobocia, które jak widzimy na innych rynkach no, sięga 13% w Stanach Zjednoczonych i spotykane od czasów lat II wojny światowej. To są ogromne zjawiska ekonomiczne, które jeżeli powtórzą się w Europie, w Polsce, w naszych branżach, no to wydaje mi się, że jednak potrzebujemy takiego nie działań doraźnych, wsparcia tymczasowego, tylko jakiegoś długoterminowego programu, który mógłby utrzymać i zastymulować ten popyt, o którym panowie wspomnieli, zakupu samochodów, utrzymania tych samochodów. I dotyczy to nie tylko i wyłącznie naszej branży, ale każdej innej branży, no bo jeżeli ludzie, nasi odbiorcy nie będą w stanie podołać zakupom, no to automatycznie koło jest zamknięte. Panie Aleksandrze, coś do dodania w tej kwestii? Ja jestem orędownikiem od wielu, wielu lat tego, aby nie przeszkadzając, już bardzo pomagać. Znowu odniosę się do tego kształtowania strony popytowej, tak? I ten zastrzyk w postaci 200 miliardów, tarcza antykryzysowa i programy, które są już dość dobrze no, zdefiniowane, no to można powiedzieć tylko tyle. No, po efektach nas poznacie, tak? Jeżeli zejdzie ten element niepewności, bo to jest główny hamulec, jak te programy będą w praktyce realizowane, czy rzeczywiście dostępność tych miliardów będzie tak, jak jest to deklarowane, w sposób przejrzysty, prosty, tak? Czy te składane wnioski będą drogą przez mękę, czy też prostym rozwiązaniem i tak jak to funkcjonowało w tej pierwszej fazie, bo pamiętam zaskoczenie moich znajomych, małych przedsiębiorców, że dwa dni po złożeniu wniosku już środki były na rachunku, tak? To był taki komunikat jasny, słuchajcie, jesteśmy na to przygotowani, jesteśmy gotowi was wspierać. Dlaczego? Dlatego, że ten kryzys, który w tej chwili no, mamy, nie ma co to ukrywać, on jest przede wszystkim kryzysem emocjonalnym. Podstawowym problemem, podstawowym jakby hamulcem, który nie pozwala nam no właśnie kupować czy to nowych samochodów, czy spotkać się z handlowcami master lease i kontraktować z nimi wynajmy, jest niepewność przyszłości. Im bardziej ta przyszłość będzie zdefiniowana, im bardziej ona będzie określona, ja nie mówię, że nawet bardzo różowa, tak? I w tych różowych barwach, bo jeżeli mówimy o właśnie, tak jak pan wspomniał, o skaczącym, skokowo rosnącym bezrobociu w Stanach, czy właśnie to, o czym mówiłem u nas, ujemnym PKB, ale to są fakty, okej.
My się do nich przygotujemy. Absolutnie zgadzam się też z pana wypowiedzią, że Polak sobie poradzi. Tak? My sobie z tym kryzysem również doskonale poradzimy. Ja też doświadczałem, czy to w branży finansowej, czy w innych tych kryzysów mniejszych, większych. My sobie poradzimy, tylko potrzebujemy takiego spokoju również w tym życiu politycznym. Bo to bardzo mocno, jak wiemy, no, gospodarka przez duże G nie istnieje bez stabilnej polityki, w związku z czym ona, nie temu jest poświęcony ten program, tak, ale ona tutaj bardzo mocno na pewno będzie wpływała. Ta stabilizacja, ta pewność zarówno życia zawodowego, jak i perspektyw swoich w otaczającym nas świecie, no, pozwoli na to wydawanie pieniędzy, o które tak apelujemy tutaj z moimi współuczestnikami programu. Niech to będzie puentą. Bardzo panowie dziękuję za przyjęcie naszego zaproszenia. Mocno trzymam kciuki oczywiście, życząc, żebyśmy jak najszybciej wyszli w miarę możliwości suchą stopą z tego kryzysu. A państwa za moment zapraszam na krótkie podsumowanie z prezesem Zarządu Pracodawców Pomorza, panem Tomaszem Limonem. Tomasz, mam wrażenie, że to była pierwsza rozmowa bardzo optymistyczna i bardzo pozytywna, aż byłem mocno zaskoczony. Trzej panowie widzą ożywienie, widzą ruch. Pytanie o to, co należałoby zmienić, no to oczywiście jest cały czas prośba o to, żeby była pomoc, żeby ta pomoc była nie tylko krótkofalowa, ale długofalowa. Wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że ten kryzys, który nas dotknął, czy dotknie, będzie rozłożony na długie miesiące. Natomiast jestem bardzo pozytywnie zaskoczony tym ich pozytywnym spojrzeniem na to. Ja również przyznam, że jestem pozytywnie również zaskoczony tym, co panowie opowiadali. Tym bardziej, że do tej pory rzeczywiście odnotowano dosyć spory spadek sprzedaży samochodów i wszystko na to wskazywało, że będziemy wchodzili w nowe trendy. Być może car sharingu, być może innych form użytkowania samochodów. To jest pozytywne, co powiedziano, jednak nie ukrywam, że w długiej perspektywie nie byłbym takim optymistą, z tego względu, że trendy są w tej chwili takie na najbliższe kilka miesięcy, może i lat, że spadnie popyt na dobra konsumpcyjne. A motoryzacja, samochody są takimi dobrami. Goście twierdzili, że troszeczkę podupadnie transport publiczny w miastach, natomiast dzięki temu będzie większy ruch samochodowy. Tutaj są dwa aspekty, bo po pierwsze martwi mnie ta sytuacja, iż miasta od wielu lat walczyły z tym, żeby te samochody jednak zlikwidować z miast, żeby przejść do komunikacji zbiorczej. Powoli się to zaczynało udawać, powoli coraz więcej osób korzystało z tej komunikacji zbiorczej. Ich przewidywanie jest takie, że trend odwróci się. Co ty myślisz na ten temat? Myślę, że w przeciągu kilku lat być może wszystko trafi na właściwe tory. Konsumpcja globalna przewyższy w ogóle tą sytuację, która ma miejsce teraz i na pewno za kilka lat to wróci na te tory i będzie na pewno wzrost sprzedaży. Na ten moment szybciej nastąpi odmrożenie gospodarki, co się z tym wiąże, również komunikacji miejskiej, zmniejszą się jakby te ograniczenia, które do tej pory były wprowadzane przez gminy i to nastąpi na pewno szybciej niż zakup dóbr konsumpcyjnych, jakie są samochody. Więc wydaje mi się, że spadek na pewno będzie odnotowany. W tej chwili w niektórych branżach spadek sięgnął 90%. W niektórych markach i to może z biegiem czasu się troszeczkę cofać, ale myślę, że będzie trudno wrócić na te tory, jakie były przed okresem pandemii i do tego poziomu sprzedaży, który miał miejsce jeszcze kilka miesięcy temu, bo ja przypomnę, że na przykład w zeszłym roku niektórzy dealerzy samochodowi bili wręcz rekordy sprzedażowe, jeśli chodzi o sprzedaż samochodów w naszym województwie. I dziękuję za to podsumowanie. Państwu dziękuję za to, że byliście z nami w tym odcinku i zapraszam na kolejny już niebawem.